sponsorem transmisji meczu jest firma Sanmet, prowadząca autoryzowany salon firmowy Wisman w centrum handlowym 4+. Skorzystaj z 45% dotacji na zakup kolektorów słonecznych w salonie firmowym Wisman firmy Sanmet i niech słońce zarabia na Ciebie. Gwizdek sędziego, rozpoczynamy spotkanie 18. kolejki. Łomżyński Klub Sportowy, Dąb Dąbrowa Białostocka. Kurwa, to nie go, ej!
za moment rzut wolny dla Łomżyńskiego Klubu Sportowego. Piłkę ustawił Robert Cychol. Ruszyli. Zespół pokazał dzisiaj dojrzałość na tle przeciwnika. Mieliśmy sytuację zastrzelenia bramki, ta skuteczność dzisiaj była, choć na pewno można było się pokusić o trochę więcej może bramek, ale cieszę się z tego, co jest. Uważam, że zaskoczyliśmy
zespół z Łomży. Dobrą grą, myślę, dobrym podejściem, wejściem w mecz, bez żadnych kombinacji. Myślę, że gdzie pojawiło się jakiekolwiek zagrożenie, zostało zgaszone, a z przodu mieliśmy tyle dobrze dysponowanych pasywnych zawodników, gdzie piłkę potrafili utrzymać i rozprowadzić akcję. Myślę, że tutaj ciężki teren, cieszę się z tego wyniku, ale myślę, że tutaj rywale jeszcze napsują wszystkim krwi i pomogą tak naprawdę nam. Zagraliśmy tylko dobrze pierwsze 15 minut do utraty bramki. W miarę to wyglądało tak, jak sobie to założyliśmy. No następnie katastrofalne błędy w defensywie, gra w ogóle defensywna nasza wołała pomstę do nieba i niestety te błędy były tak olbrzymie, że napędzały całą grę. Każda formacja łamała schematy, które powinna wykonywać i nic z tego nie wychodziło. Natarliśmy na mur rywala, który był bardzo dobrze zbudowany i niestety nie mogliśmy nic zrobić, ale oczywiście przez całe 90 minut chłopacy bardzo chcieli tą bramkę zdobyć, byli zaangażowani, tutaj duże słowa uznania, że cały czas gdzieś tam ta iskierka w ich głowach była, żeby zdobyć jedną bramkę, może by coś to odmieniło. No nie udało się. Taka jest prawda, że mecze ligowe zaczynają nas weryfikować. Opuściło nas 7 podstawowych zawodników, także ten skład jest bardzo, bardzo okrojony, młody. Jeszcze wyjechał, powiedzmy, nasze zimowe odkrycie do Gruzji po wizę, więc nie będzie go na meczach, a w tych meczach sparingowych był dość jasną postacią. Przychodzi tylko przeprosić tych ludzi, którzy przyszli na widowisko, że to nie my strzeliliśmy te bramki, a straciliśmy. Szkoda, że tak się stało, ale zapominamy o tym meczu jak najszybciej, wyciągniemy z niego wnioski i postaramy się zrobić wszystko najlepiej, przygotować się do następnego pojedynku. Jest to młody zespół, będzie się uczył. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza lekcja wyjdzie nam na dobre. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Gratuluję. Dziękuję. Kowa do góry. Innego. Przyjechaliście do nas, też rozgraliście. Sponsorem transmisji meczu jest firma Sanmet, prowadząca autoryzowany salon firmowy Wisman w centrum handlowym 4+. Skorzystaj z 45% dotacji na zakup kolektorów słonecznych w salonie firmowym Wisman firmy Sanmet i niech słońce zarabia na ciebie.